Witam serdecznie z tej strony Czaberdach. Chciałem wam powitać w grze Niespodziance. Jest to RPG, na który pewnie spore grono osób oczekuje. Divinity. Jest to jedna z kolejnych odsłon serii gier osadzonych w świecie, w uniwersum Divinity. Mam wczesny dostęp do wersji alfa. Gra jest nieskończona, jest niestabilna, niezoptymalizowana czy zbalansowana, ale jest zabawna i faktycznie jest zabawna. Ma momenty po prostu, które kopią w tyłek. Ma specyficzny humor, nie tak, że się rży, trzyma za boki i sika ze śmiechu, ale sama absurdalność pewnych sytuacji zbija z nóg. I save game'y z update'ami nie będą kompatybilne, więc ja w tą grę troszkę grałem, więc wiem, co chcę wam pokazać i prawdopodobnie gameplay'a nie będę z tego robił, ponieważ save games will not be compatible with updates. Czyli ciągłość nie będzie zachowana, poza tym jest nieskończona, więc nie ma sensu jej ciągnąć, natomiast zaprezentować jak najbardziej. Więc bez zbędnego gadania. Jesteśmy w tym momencie w ekranie tworzenia. Nie tworzenia, oczywiście to. Postacie są stworzone. Mamy do dyspozycji dwójkę. Hunter. Source Hunterów. Jest to grupa, która zajmuje się odnajdywaniem wszelkich śladów pradawnej magii Source. Source'owej magii, źródłowej magii, która to magia została zakazana z pewnych powodów. Można tylko dywagować dlaczego. Może była zbyt chaotyczna, może nie dawała się opanować, może tak naprawdę ta magia żyła jakimś swoim własnym życiem i osoby, które chciały ją praktykować, opanować, tak naprawdę to ona je opanowywała i wykorzystywała do jakichś swoich celów. Nie wiem, w każdym razie powstała taka grupa jak Source Hunterzy, ludzie, którzy poszukują wszelkich śladów działalności takiej magii i osób parających się tą magią i próbują jakoś to opanowywać, przyprowadzać do ładu, do porządku. Więc będziemy mieli kobietę, mężczyznę. Nie pamiętam, jak oni się nazywają. W każdym razie ja wam pokażę, co tu można zrobić. Oczywiście można wybrać dwóch facetów pewnie. Nadać imię. Oczywiście to dla alfy jest niedostępne. Dla alfy jest dostępne, można... Nie, dla babki to by było ładniej wyglądało. Dobrać armor, ale tu wygląda tak badassowo, więc zostawię ją w tym armorze. Rękawiczek nie można zmienić. Butów nie można, kolorów nie można. Sekundary kolor też nie można. Co my tutaj mamy? Ja wybrałem rangera. Mamy do dyspozycji rangera, maga i wojownika. Teraz. Dobra, zaraz to sobie naprawię. W każdym razie, co ja robię? Ja zmniejszam sobie dexterity, co jest potrzebne do strzelania z łuków, a wybrałem rangera, czyli łuczniczkę. I chcę dodać trochę do inteligencji. Resztę zostawię tak, jak jest. Mamy skille. Początkowe skille mamy dwa. Możecie sobie na chwilkę zatrzymać i przeczytać sami. Oraz w tym ekranie wybieramy również umiejętności, abilities. Mamy cztery ich rodzaje. Już chwilkę. Dla Warriora, dla Wizarda, dla survivalowe i socjalne. Warrior. Zaraz to pokażę na przykładzie faceta. Wizard, survivor. Nie wiem dlaczego, ale rangerka ma... Chociaż może to jest logiczne, faktycznie. Rangerka, przetrwanie, lasy, polowania i te sprawy. Więc tak. Rangerka ma otwartą drogę rangera właśnie. Umiejętności do łuków. Holender. Znowu coś strzeliłem. Refleks ja zabrałem jej, ponieważ refleks jest potrzebny do unikania ataków. Ona raczej będzie dystansowcem, a nie ramię w ramię, z miecz w miecz. Ma podkradanie się. Ja dodaję jeden do lockpickowania,
i ma Lore Master. Czyli rozpoznaje wrogów, identyfikuje wrogów i magię, które napotyka. Oraz mamy coś takiego jak talenty. Strasznie znany sposób z wielu RPG-ów, szczególnie z tych Rogue Type. I ja zdecydowanie zdecyduję się na Marksmana, ponieważ poprawia to umiejętności strzeleckie. Eagle Eye, jest tych umiejętności, talentów naprawdę cała masa. Tak jak w Rogue Type. No po prostu to jest ten styl, ten content. Więc tak, Marksman mi pasował. Tu komputer sam przydzielił mi te umiejętności, że niby one są niby najlepsze. To też Eagle Eye zostawię, ale odporność na trucizny ja sobie zlikwiduję, ponieważ chcę wybrać Quick Witted, czyli 10% szybciej expa zdobywamy. To może być bardziej przydatny. Jeszcze się zastanawiam nad Sensem. To może być też ciekawe, ale Rangerka, strzelectwo i te sprawy. Może jeszcze będzie okazja, żeby dodać ten Sixth Sense, ale jak na razie w walce chciałbym mieć ją w miarę sprawną. Dalej, mamy oczywiście też faceta. Ja wybrałem sobie Warriora. Jak wygląda w innych pancerzach? Dziadowsko. Nic tu więcej nie możemy zrobić. Skille. Możemy zwalić przeciwnika z nóg, możemy zaatakować, jeżeli jesteśmy otoczeni, wszystkich naraz. I możemy zwiększyć damage za cenę celności. I teraz. Ma dużo w konstytucji, ma dużo w percepcji. Ja nie chcę mieć tak dużo w percepcji. Wolałbym dać zdecydowanie do intelligence, ponieważ intelligence wpływa na punkty abilities, które możemy rozdawać. I myślę o tym, żeby... Kurde... Zostawić się na tą konstytucję. Resztę będziemy już kombinować w trakcie. Może tutaj też się da coś jeszcze poprawiać. Kończę się z abilities. Z abilities Warrior ma oczywiście abilities Warriora i jeden survivala, reflex. Do dodżowania jest potrzebne i faktycznie to się przyda. Dalej, ma reperowanie, armor specialist. Jest single-handed, można wybrać two-handed, two-handed. Jakiś Blackrock Weapons, jeszcze nie wiem do końca co odchodzi. No i w ogóle ścieżka wojownika otwarła mu się. Co jest u Wizarda? Sprawdźmy, tak na wszelki wypadek. Ma nieopisane coś, Sorcery. Prawdopodobnie w ogóle wstęp, tak jak ścieżka wojownika, jest to prawdopodobnie taka ścieżka maga. Ma telekinezę, ma siłę woli, Fire, Water, Air i Earth Elements. To tyle o Wizarda. I socjalne. Handel, charyzma, zastraszanie, rozmowę, podejście, charyzma, to jest osobisty urok, charyzma, leadership i ogólne szczęście. Dobra, jest z czego wybierać, talent. Ja Warriorowi dałem tak, on miał troszkę inne, zostawiłem mu. Zmniejsza, kiedy jesteśmy oflankowani, zmniejsza kary, które są nakładane na naszą postać. Gladiator. Szansa do trafienia w walce wręcz zwiększona. I oczywiście wzrost experience o 10. I z tym bym chciał Was zostawić w tym odcinku. Zaprosiłem Was do gry, pokazałem jak się tworzy postać. Myślę, że to jest wystarczy na pierwszy odcinek. W drugim zapraszam Was już na plażę. Wylądujemy nie w Normandii, ale będziemy błazić po piasku, kopać, walczyć z krabami i zbierać muszelki. Więc dzięki za oglądanie. Cześć, do następnego odcinka.